raz kolejny w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie powiało swojskimi klimatami sprzed lat. Tym razem odbyła się tu zabawa taneczna w wersji na ludowo. Wydarzenie skierowane głównie do seniorów cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że uczestniczył w nim nadkomplet publiczności. Rodzą się wspomnienia, to nie żart, tylko odświeżamy to, co było. Ja pamiętam wiejskie potańcówki pod gołym niebem, na takich zbijanych podłogach i tańczyło się do świtu. Także tylko odświeżyć te tańce, które tam w naszej pamięci zostały, zwłaszcza tych osób starszych. Oni pamiętają, jak bawili się ich rodzice, dziadkowie i te tańce nie są obce. To jest rewelacja, no, w naszym regionie tego brakuje, fajnie, że jest, cieszę się, że możemy się bawić i pokazywać, że nie ma powodu, żebyśmy mieli kompleksy przed ani innymi regionami Polski, ani za granicą, bo my mamy kulturę żywą, tradycyjną i to jest tylko nasze. Zaczyna brakować tego klimatu, że na przykład kiedyś drogi to były kocie łby, jest w tej chwili asfalt. Trochę mi szkoda, prawda? Bo na przykład Radosków, ja pamiętam, kiedy szło się tą ulicą, to taka była zakurzona, a dzisiaj jest asfalt. No nie wiem, brakuje mi właśnie, kiedy po płotkach ludzie siedzieli i na przykład, prawda, w koszulkach, no i ron panowie, w berecikach, ale jakie to było takie ciepłe, właśnie takie, pomimo że dulszczyzna też tam była, też. Ale bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć. I coraz więcej właśnie jest takich spotkań, a już Mykanów, to nie da się przecenić. Choć znakomitą większość uczestników stanowili seniorzy, którzy mogli przed laty czynnie uczestniczyć w podobnych imprezach, organizatorzy postanowili odświeżyć im nieco pamięć, dlatego właściwą potańcówkę poprzedziły warsztaty taneczne. Ten ruch kultury tradycyjnej się ożywił i ta kultura jest żywa, w końcu żywa, już nie jest reliktem sceny, tylko rzeczywiście wraca pod strzechy, wraca w formie użytkowej. Jeżeli chodzi o właśnie ten nasz region, to jest taka swojskość w tym, co tutaj słychać, widać? Znaczy z tym naszym regionem to jest taki kłopot, że u nas zawsze było fajnie, tego nikt tego nie badał i trochę ciężko nam powiedzieć, co jest nasze, co jest zapożyczone, dlatego uznajmy, że wszystko, co tu śpiewamy, wszystko, co tańczymy, jest nasze. No i działamy z tym, no nie mamy się czego wstydzić, na pewno. Na imprezę zaprosił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi dzięki finansowaniu z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami przedsięwzięcia były gmina Mykanów i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi stara się pomagać właśnie w pokazywaniu, kultywowaniu tej kultury, organizowaniu wydarzeń, które przybliżają również młodszemu pokoleniu tą naszą piękną polską tradycję, prawda? Dzisiaj akurat mamy wydarzenie taneczne, muzyczne, ale nie tylko, prawda? Również rękodzielnictwo, również obrzędy. Dzisiaj też był obrzęd w wykonaniu państw Rzeżęczyc. To są rzeczy, które na pewno warto pokazywać z nadzieją, że to zostanie zachowane na kolejne pokolenia. Istotnym punktem programu tego wyjątkowego wydarzenia było widowisko zatytułowane Darcie Pierza w wykonaniu zespołu obrzędowego Grusza z Rzeżęczyc, które swoją tematyką i scenografią doskonale wkomponowało się w swojski klimat imprezy. Przy potańcówce natomiast przygrywały kolejno Kapela Ludowa Rybnianie oraz Wieluńska Kapela Ludowa. Jak przystało na zabawę taneczną z prawdziwego zdarzenia, nie zabrakło pląsów zarówno w parach, jak i układów grupowych. Gmina Mykanów to jest dla mnie jedyna w swoim rodzaju, gdzie tutaj można przyjechać i takie ciepło uzyskać. Tak jakby wszyscy się tutaj znali od dawna, od bardzo dawna. I warto właśnie spotkać się, żeby wyjść z domu, żeby jakby nie zaszufladkować się na przykład jakimś tam w telewizji, czy powiedzmy, że jednak warto wyjść naprzeciw. Zmęczeni tańcem mogli odsapnąć przy biesiadnych stołach, przy których czekało na nich co nieco przygotowane przez organizatorów.